Ej tu Dalmar, witam serdecznie w grze Beyond Two Souls, dwie dusze. Jest to gra w studia Quantic Dream, znanego z takich produkcji jak Heavy Rain, Fahrenheit. Jest to filmówka. Gra, która będzie tak naprawdę filmem, w którym będzie jedyna rola gracza sprowadza się do sekwencji QTE. Więc jak komuś to przeszkadza, to to raczej mu oglądać mu inne materiały, niż nerwować się, że tego typu gry powstają. Mnie ona bardzo cieszy. Mam nadzieję, że fabuła będzie wciągająca i serdecznie zapraszam. Nie będę już przedłużał, powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Zamierzam pociągnąć to jednym ciągiem, robiąc oczywiście ze względu na wielkość plików, które są wygodniejsze do uploadowania, przerwy co 20 minut, co pół godziny. Chociażby po to, żeby dać szansę na łyk kawy, dosypanie chipsów czy orzeszków. W związku z tym serdecznie zapraszam, jeśli ktoś nie może w tą produkcję zagrać, do obejrzenia. Ja zamierzam przejść dwa razy. Raz w wersji polskojęzycznej, grając mega pozytywnie i wczuwając się w rolę, a drugi raz w wersji angielskojęzycznej, gdzie spróbuję zagrać troszeczkę inaczej, takiego złego duszka, jeśli chodzi o Aidena. Mam wersję rozszerzoną, czyli te dodatkowe pół godziny gdzieś tam podobno będzie można zobaczyć, jeśli chodzi o eksperymenty na Judy. Gramy! Nie grałem jeszcze, po prostu uruchomiłem grę, żeby się zainstalowała i z tego względu tutaj jest taka opcja, ale prologu... Urodziłam się z osobliwym darem. Już się zamykam. Jestem w stanie dostrzec coś, czego wcześniej nie mógł zobaczyć żaden człowiek. Wszystko zaczyna mi się mieszać. Obrazy, dźwięki, zapachy. Nie mogę zapomnieć. Muszę uporządkować wszystko, co się wydarzyło. Pamiętać, kim jestem. Żeby opowiedzieć swoją historię. Mogę zacząć w tym miejscu. Znalazłem panią przy drodze na kompletnym odludziu. Wypadek? Czy ktoś panią skrzywdził? Jakieś imię? Imię kogoś bliskiego? Ma pani rodzinę? Znajomych? Kogoś, kto panią zna? Hej. Niezbyt pani rozmowna. Proszę pozwolić mi sobie pomóc. Ciężka sprawa. To blizna? Świeża. Z czym walczą? Niech zaczekają na mnie. Chryste, panie, połącz się z nimi! Musisz ich zaraz powstrzymać! Durnie. Przeklęci durnie! Wiem. Idę tu. Co jest grane? Dziewczyna, którą przywiozłeś, gdzie jest?
coś ty zrobiła. Okej, to jesteśmy chyba po jakimś małym wstępie filmowym. Będzie mała retrospekcja, tak przypuszczam. Wygląda to bardzo, bardzo ładnie, to zresztą było widać już w demie. A, tu jesteś. Jak się miewasz, Jody? Dobrze? Przykro mi, że przerywam ci w trakcie zabawy, ale już czas, kochanie. No to wstajemy. No chodź, Jody, później się jeszcze na pewno pobawisz. Coś możemy tu zrobić. W sumie w demie nie sprawdzałem, czy są jakieś opcje. Czy tu jest jakaś kropeczka, czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się. Chodź, Jody. Jeszcze możesz się położyć do łóżka, z tego co pamiętam. A, to sobie podarujemy, bo nas kolega murzynek zawoła. A, jednak. Błędny ruch gałką. Wiem, że jesteś zmęczona, ale musimy iść. No to idziemy. No dobra, chyba nie będziemy oglądać bajek. To chodźmy. Nathan już czeka. No kurde, nie mam więcej. Hey Cole. Poważnie? Cześć Alan. Już prawie gotowe. Czekam już 2 tygodnie. Cześć skarbie. Pięknie wyglądasz. I jesteśmy. Dużo padało. Tak, to prawda. Ale na szczęście nie było zbyt zimno. Miły pan policjant. W ogóle mało, nieciekawe cześć, miejsce dla do małej dziewczynki. Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze. Czeka nas teraz dema z kartami. Okej. Założymy ci to na głowę. Dobrze? To twoja korona. O, tak. Wyglądasz jak królewna. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Jakby co, jestem za drzwiami, okej? Jody, słyszysz mnie? Gramy grzeczną dziewczynkę. Dobra, zaczynamy. Kathleen jest za drzwiami. Ma dokładnie takie same karty, co ty. Powiemy jej, żeby jedną wybrała, a ty spróbujesz nam wskazać, która to karta. Dasz sobie radę? Dobrze. Dobra, to zaczynamy. Pierwsza karta. Przyłączamy się na Aidena. Jesteśmy tym drugim duszkiem. Tu jest taka wesoła scena, w której... Puls spadł do 45 uderzeń na minutę. Aktywność falteta wzrosła do 4,5 Hz. Temperatura otoczenia spadła o 10 stopni.
Już? Wszystko? Dostrzegam. Co dostrzegasz? Wartość indukcji pola przekroczyła 20 tesli. Zaraz się z wami pobawimy troszeczkę. Przynajmniej spróbujemy jakieś inne opcje. To jest śmieszna sprawa, bo zobaczcie. Tak się nad tym zastanawiałem po tym, jak miałem okazję zagrać demo. To nie jest seksowna blondynka w spiętych włosach, w okularach, tylko po prostu gruby babsztyl. Jednym słowem, mamy jej nie lubić, tak? To ona jest tym, która osobą jedną z tych złych, która testuje małą Judy. Jej jakby moce, umiejętności, to się przekonamy. Cóż tu mamy? Kamera mi sprawiała problemy, ale to sobie zaraz ogarniemy. Widzisz kartę, Jody? Widzę coś jeszcze. Możemy przejmować zombie. Daj mu spokój. O, wszystko, ka? Cóż to jest? Proszę cię. No dobra, nie możemy tu nic zrobić. Więc spróbujemy jeszcze pobawić się tutaj z naszymi kochanymi doktorkami. Też to czujesz? Temperatura spadła. Jest tutaj. Aj, ten nie! To było. Aiden chyba dzisiaj nie w humorze. On się droczy z nami. Skup się na badaniu. Znają mnie. Przestań, Aiden. Jeszcze jedno podejście do tej tutaj, do miejsca. Co to jest? Nowy bonus. Jest w drugim pokoju. Bonusy to są zdjęcia albo materiały z gry. Dobra. Później będzie okazja to obejrzeć. Jedziemy do koleżanki. Ona trzyma gwiazdkę. Gwiazdka. Następna. Idziemy do naszej uroczej koleżanki. Kwadracik. Następna. Co pani ma? Fale Dunaju. Świetnie, Jody. Spróbujmy czegoś innego. W pokoju obok, na stole, leżą klocki. Myślisz, że je przewrócisz? Przesuniesz coś jeszcze w pokoju?
Spróbuję być grzeczny i wykonywać polecenia. Czyli co, jednak musimy ją wystraszyć? Aiden, potrzebuję twojej pomocy. Zrzucimy ją z krzesła. Chyba jej starczy. Naprawdę dużą frajdę sprawiało mi straszenie jej, tak podobnie jak w Demie. Natomiast wygląda na to, że ma to zły wpływ na Judy. Będziemy grzecznym za tym duszkiem.